Uciszył roztrzęsionego przyjaciela Reksio. Miał rację. Byli u celu. Reksio i Kretes przycupnęli w cieniu masywnej kolumny. Kawałek dalej toczył się tajemny rytuał kultu Ibisa. O, wielki Ibisie, uracz mądrością twoje sługi. Uracz, uracz! Jaki cel ma sobie obrać kult Ibisa? Obrać, obrać! Jakie zasady mają nam przyświecać? Przyświecać, przyświecać! Nagle, po drugiej stronie komnaty, coś się poruszyło. Patrz tam, tam, przy półkach z księgami, z zwojami i papierosami. Ej, Trampek! Zobaczcie tu! Bierzemy! Ja! Zobaczmy, czy nas babć nie robił w trąbę. W nogi! Do leja! Normalnie zwędzili księgę na naszych oczach. Tak jest! Oddajemy księgę i znikamy stąd. Ostrożnie Reksio odstawił księgę na półkę. Uff, udało się. A teraz na paluszkach doleja i już nas tu nie ma. Jak długo mamy czekać na twój znak, Ibisie? Czekać, czekać! Jak długo mamy... I już, kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie, sierota ze mnie! Co to? Kto to? Jacyś dwaj stłukni posąg Ibisa! To znak! Znak od Ibisa! O matku, spadajmy! Ibis chce, żebyśmy zajęli się ściganiem wandali! Piętnowaniem braku kultury! Kultury i uprzejmości! Dziękujemy ci, Ibisie, za tę wizję! Tak jest! Powołajmy zakon. Zakon ryżokitowców! Pokażemy światu, co znaczy uprzejmość. Przeprosić? Lepiej czym prędzej zwiewalmy stąd, nim znowu nas zakują w dyby. A, rozumiem. Ty to jesteś bystry. Szanowni panowie. Ja wam dam szanownych panów. Mistrzu, uprzejmość przede W imieniu swoim i dzielnego psa Reksia chciałbym was serdecznie przeprosić za wyrządzoną szkodę. O! Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że wasz posąg da się skleić. O, skleić! Jednocześnie gorąco namawiam was, żebyście rzeczywiście pracowali na rzecz krzewienia uprzejmości i kultury osobistej. Jeno bez przesady. Pięknie powiedziane. To znak! Znak od Ibisa! Kretesie, Reksiu, przeprosiny przyjęte. Zapamiętamy was na zawsze jako proroków uprzejmości. Viva! A teraz żegnamy. Miłej podróży. Powodzenia! Wehikuł zanurzył się w strumieniach czasu. Reksiu! Reksiu, to było genialne! Po prostu przeprosić ich, nim jeszcze się na nas udzieli. Dziwnie się to tak czasem układa w życiu. Jedno małe przepraszam i cała historia zmienia obrót. No, ciekawy jestem, co teraz zastaniemy w średniowieczu. Ale kto to byli ci czterej kradzieje? Jacyś bandyci czasu? Cztery małe krety? Nie sądzę. No, czas po raz ostatni odwiedzić średniowiecze. No, jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy się nam powiodło. Idziemy prosto do siedziby zakonu ryżokitowców.
Zatrzymując oddech, Reksio i Kretes wkroczyli do siedziby zakonu ryżokitowców. Stój! Kto idzie? U matku. To oni! Wrócili! 100 lat! 100 lat! Niech żyją! Niech żyją! Wiwat Reksio i Kretes! Prorocy uprzejmości! 100 lat! 100 lat! Niech żyją! Żyją nam! Uff! Ale się przestraszyłem! Dzięki wam! Zrozumieliśmy, na czym polega uprzejmość i dobre wychowanie, a także doceniliśmy znaczenie kleju. Od tysiącleci my, zakon ryżokitowców, głosimy dobre słowo i walczymy z chamstwem. Oraz sklejamy różne rzeczy. Wszystko dzięki wam. Dzięki temu, że pokazaliście nam właściwą drogę. Proszę bardzo, zawsze do usług. Powiedział proszę bardzo. Wow. Mistrz uprzejmości. Wzajemnym uprzejmościom nie było końca. Wreszcie stojący dotąd na uboczu Nostradamus dał Reksiowi znak. Psst. Czekam na was przy leju. A teraz żegnajcie. No, ryżokitowcy, żegnajcie! Żegnajcie! Udanej podróży! Moje gratulacje, udało się wam. O, i teraz wszystko będzie dobrze, tak? Wrócę do mojej Moli i w ogóle... Myślę, że tak, Kretesie. No, ruszajmy. Lecisz z nami? Tak. To nie odmieni naszej historii? Nie. Reksio poruchnął Kretesie. Nasi bohaterowie, tym razem we trójkę, zasiedli na sofie czasu. 8:30 po południu. W drogę! Posuń się trochę, Nostradamusie. Kretesie, czy możesz zabrać łapkę? Trochę tu nie swoje. Dobra, posuwam się. Nostradamusie, dlaczego ty jesteś taki tajemniczy? Obawiam się, że to tajemnica. Mi nie powiesz. Właśnie tobie głównie nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? Bo dostanę lanie. Jakie lanie? To tajemnica. I tak oto dzielna trójka dotarła do przyszłości. Wkrótce miało się okazać, czy do świetlanej. Świetlanej! Hurra! No, deszcz nie pada. Super! No, moi drodzy, pora się nam rozstać. Jak to? Jak już tu jestem, to chętnie bym zobaczył, czy jednak nie skończyłem jako stary, zgrzybiały babci. Zapewniam cię, babciu. Zapewniam cię, Kretesie, że nie. No może trochę. Kto to się zaśmiał? Zdawało ci się. W każdym razie nie powinieneś spotykać się z samym sobą w przyszłości. No dobra. A więc żegnajcie, przyjaciele. Dziękujemy za wszystko. Zaraz, a na którą godzinę mamy nastawić wehikuł, żeby wrócić do domu? Do naszych czasów. Tego jednego niestety nie wiem. Gdzieś między 7 a 8 wieczorem. No dobra, żegnaj. Nastawiłem 7:30. To najwyżej jeszcze raz się cofniemy. W końcu trafimy do domu. Ostrożnie! Ładny nie, Nostradamus, tylko trochę długie. Jak będę kiedyś miał dzieci albo raczej wnuki, to je tak nazwę. Nie. Na przykład nos, nosek, trampek, albo dantek. Dziewczynka? Mus. Albo muszka. Mam wrażenie, że lecimy troszkę za daleko. Ostrożnie! Reksio i Kretes dotarli do wylotu tunelu. Czyżby to już koniec przygody? Zapytał retorycznie Kretes. Wkrótce miało się to okazać. A jednak,
Udało się! Jesteśmy w domu! Zobacz! Jest i nasz drogi kogut! Hej, kogucie! Ty nasz wynalazco! Wróciliśmy! Udało się! Guten Morgen! Jestem Herr Finderan! Chyba bierzecie mnie za kogoś innego! No nie wygłupiaj się, ty stary kapłonie! Przecież to ja, Kretes, a to dzielny pies Reksio! Miło mi was poznać! Co się tu dzieje? Który to wiek? Jak to kto, który? Wspaniały wiek! 19. Złota era wynalazku kuków! Że co? Reksiu, chyba wylądowaliśmy za wcześnie. A teraz uwaga! Podziwiajcie! O nie! Nasz wehikuł! Sukces! Sukces! Lokomotywa działa! Muszę natychmiast zadepepeszować do kapitana Nemo! Nasz wehikuł rozbity w drzazgi! Coś ty narobił, Herr Finderze! Matku! Czy kiedykolwiek uda nam się wrócić do domu? Czy Reksiowi i Kretesowi kiedykolwiek uda się wrócić do domu? Gdzie jest Nemo? Gdzie jest kapitan Nemo? Tego dowiecie się z piątej części przygód Reksia pod tytułem Reksio i kapitan Nemo!